Siema. W dzisiejszym filmiku Packard Bell z takim opisem od klienta, że nie działał, znaczy nie wyświetlał obrazu na ekranie zewnętrznym, wyświetlał go tylko przez HDMI, ale ostatnio chyba na HDMI też nie wyświetla, jakoś tak. Ja pierwsze co zrobiłem, to po prostu go włączyłem, tak, zobaczyć, czy jakaś w ogóle będzie reakcja. Na razie odchylę w waszą stronę. Aha, reakcja taka, że muszę podpiąć prąd. Tak, to zasadnicze. Komputer się włącza. Nie wiem, czy widzicie takie błyski. Zgaszę lampkę. Coś tam mryga. I co ciekawe, czekajcie, chyba widać obraz pod kątem. Tak, pod kątem jest widoczny obraz. Widzicie? Widzicie. Tak więc pozwala mi to sądzić, że problem może być z matrycą. Znaczy, może być też walnięta grafika, tak? To swoją drogą. I bądźmy szczerzy. Wydaje mi się, że tutaj jest matryca LED-owa. Mówię, że mi się wydaje, bo jeszcze tego nie sprawdziłem. Ale zaraz sprawdzę. Jeżeli LEDówka, chociaż chyba jak zwykłe LCD, to też będę miał na czym to sprawdzić. Zerknę na zatrzaski. Są w dół schodzą, czyli ramkę muszę obsuwać w dół. Tak. Cyk. Cyk. Znaczy, dziwne jest to, że na HDMI obraz działał, a nagle przestał, tak? Jednak, jeżeli coś mi się tam pokazuje na matrycy, to warto sprawdzić, tak? To z matrycą jest najmniej roboty jednak, znaczy z jej wymianą. Tak więc bądźmy optymistami. Sorry, ale chwilowo będę poza kadrem, nie chcę mi się przestawiać aparatu. Cyk. Taram tam, taram tam. O, proszę. W takim miejscu jeszcze nie widziałem. No tu są chyba śrubki. A jak? No, człowiek całe życie się uczy. A właśnie, to jest Packard Bell, bo wam powiedziałem na początku, że będziemy się zajmować Packard Bellem, aczkolwiek nie powiedziałem modelu. Jest to Z5WT3. Tak. Czy się wala śrubokręt? Powinien być dobry. O, to płaski. Płaskim to sobie nie pokręcę. Na tym etapie, jak już będę miał dostęp do matrycy, tam będzie można też troszkę nabroić, tak więc trzeba wyjąć baterię, mimo że ona już, znaczy chyba coś tam działa, aczkolwiek nie była ładowana, tak więc. O, pa i nie da. I możemy bezpiecznie działać. Normalnie, nienormalnie.
rozetniemy drugą stronę. Cyk. I powinno jakoś tam iść. Całe życie pod górę. Całe życie. A na koniec się okaże, że to nie matryca. To chyba znowu zaskoczyło. Paranoja, wam powiem, paranoja. Cyk, cyk. Dobra, żebyście widzieli tą walkę na żywca. Dobra, wcisnąłem tam kostkę. Wyskoczyło. Kto wie, może akurat teraz się uda. A może nie. Można się zdenerwować. Zawszoną ramkę zdjąć. Udało się. A w dowodzie pokażę wam ramkę cała. Przeklęte mocowania. Tak, to widać, wszystko widać. Ale 9 minut. Masakra. Dobra, zdemontujemy matrycę. I zobaczę się ciorem, czy na pewno taką mam. Pytanie, ilu ona jest pinowa, ale ja chyba mam i takie na chwilę obecną. Chyba pin 30. Tak, zaraz zobaczymy, czy taki wynalazek u mnie się znajdzie.
że będę zawiedziony, jak nie. Jeżeli nie, bo myślałem, że coś tam sobie dzisiaj pokręcę. Szeroka, kuźwa mać. No więc cóż. Chyba lipa. Chyba, że sekundę. Ta też jest na 40. No nic, niestety. Słuchajcie, tak więc no na chwilę obecną koniec. Jak znajdę matrycę, dogram resztę filmiku. Jak nie, no to widzieliście demontaż matrycy w laptopie Packard Bell EasyNote TE. Modelu tu nie ma, ale gdzieś tam mówiłem wcześniej. Dzięki za uwagę. Łapka w górę, jeżeli mielibyśmy się już nie usłyszeć. A, dobra nasza. Jest matrycka. Znalazła się w laptopie, który leżał na półce. No cóż, nawet nie trzeba było śrubek odkręcać. Zdemontowałem ją w chwilkę. Okej. Cyk. Matrycka zaaplikowana. Teraz prąd. Niestety, objaw ten sam. Niby ten sam, a wystartowała. Dobra, czekajcie. Dobra. Zobaczymy, może nie łączyło. Matryca, znaczy taśma nie jest dopięta. Chyba. Odzyskaliśmy obraz. Ja sprawdzę jeszcze, czy da się go ożywić na starej matrycy. Później najpewniej będzie trzeba rozebrać komputer i sprawdzić, w jakim stanie jest taśma do matrycy. No zobaczymy. Na razie lekkie gdybanie, aczkolwiek już z jakimś sukcesem. Tak, dokładnie, żeby wykluczyć, że to wina niepodłączonej, tak jak trzeba, taśmy. I proszę. Na początku jest problem z prądem. Ale wydaje mi się, że koniec końców, kiedy już matryca zacznie świecić, wszystko będzie ok. No i cóż, no bajka. Pozostaje złożyć mi ten komputer, komputer, z którego wyciągnąłem matrycę do testów, bo to komputer klienta akurat. No i tyle, tak? Zadzwonię do klienta, poinformuję go, że udało się naprawić, czy wyeliminować usterkę. Ja oczywiście tą taśmę tam odpowiednio zamontuję, podkleję, żeby nie odłączała się. No i tyle. Żegnam się już drugi raz z wami w czasie tego filmiku. No ale cóż, zachęcam do subskrypcji kanału. Do następnego.